Witam Cię w 115 odcinku podcastu Internetowych Sprzedawców. W tym odcinku zajmiemy się i odpowiemy sobie na pytanie, jak być bardziej produktywnym. Mamy nowy rok, ale to nie ma wielkiego znaczenia. Znaczy, dla większości ludzi ma to jakieś znaczenie, że jak nowy rok, to mają nowe postanowienia, ale niestety to tak nie działa. Jeżeli nie wierzysz, że te postanowienia nie działają, to po prostu przeanalizuj sobie, cofnij się gdzieś tam w myślach do 5 lat te wstecz, 10 lat wstecz. I zadaj sobie pytanie, czy realizujesz swoje noworoczne postanowienia. Dziękuję bardzo. Dlatego to nie działa. Żeby coś zmienić w swoim życiu, musisz tak naprawdę zmienić jakby warunki, otoczenie, sytuację i po prostu rzucić się na głęboką wodę, czyli na tyle zmienić swoją sytuację, czyli na przykład zwolnić się z pracy albo przykładowo kupić stronę internetową, powiedzmy domenę, zainwestować jakieś pieniądze, albo powiedzmy podpisać umowę już ze wspólnikiem, albo założyć firmę, Czyli zrobić taki krok, z którego już się nie wycofasz. Na przykład, też w moim przypadku może być to ogłoszenie, że będę robił siedmiodniowe wyzwanie i wtedy będę zarabiał pieniądze, no i ja się z tego nie wycofam, bo już to ogłosiłem. Więc wiele różnych sytuacji, które jakby zmuszają Ciebie do zmiany, i to jest główna zmiana. Ale skoro mamy ten nowy rok, no to postanowiłem odpowiedzieć właśnie na to pytanie, Mirku, jak to robisz, że tyle tego nagrywasz, tyle produkujesz, tyle robisz webinarów i oczywiście, co jest najważniejsze, bo bycie zapracowanym to jeszcze nie, nie robienie efektów. Bo wiele osób to myli i dopóki nie zrozumiesz, że mylisz bycie zapracowanym, bicie piany z efektami finansowymi, no to będzie trudno, więc to wszystko też się przekłada na efekty finansowe. W tym roku nasza firma przekroczy ponad 4 miliony przychodu, więc jest to bardzo fajny wynik i najważniejsze jest to, że jest progres, czyli z roku na rok po prostu więcej zarabiamy, więcej sprzedajemy. I też będę ci o tym mówił, że musisz mieć jakąś linijkę, musisz mieć coś do czego Porównujesz się z roku na rok, po czym sprawdzasz swoje efekty, ten swój papierek lakmusowy, czy po prostu w moim przypadku jest to konto w banku i też o tym będziemy mówili. Więc witam się serdecznie w nowym odcinku, czyli 115 odcinku, jak być bardziej produktywnym, jak być bardziej wydajnym, jak robić więcej w krótkim czasie, oczywiście się nie przepracowując i przy okazji też mieć dużo wolnego czasu. Czyli pierwsza bardzo ważna kwestia, która mi pomaga, którą gdzieś tam też odkryłem i to jest. Też moja przewaga, że dużo pracując z moimi klientami, prowadząc dużą liczbę webinarów, teraz coachingów, na przykład 14 dni, wiele osób powiedziałoby, że by im się nie chciało 14 dni się spotykać ze swoimi klientami po dwie, trzy, czasami 4 godziny, no i właśnie to jest ta moja siła, bo dzięki temu ucząc innych, przybywając z ludźmi, rozmawiając z nimi, rozwiązując ich problemy, ja się też bardzo dużo uczę i jakby też w tym momencie zrozumiałem, obserwując pewne błędy w zachowaniach moich klientów, słuchaczy, to jest to, że wiem, Wiele osób rozwija się, inwestuje w rozwój osobisty, inwestuje w kursy, ale jeżeli to się nie przekłada na zwiększanie zysków, na przykład rok do roku, to tak naprawdę jest to, po prostu przepłacasz. Tak naprawdę twoje książki, jeżeli masz coraz więcej książek, coraz więcej kursów, ale nie masz coraz więcej pieniędzy na koncie bankowym, to coś jest naprawdę nie tak i musisz w tym momencie po prostu się obudzić i zrozumieć, że oszukujesz siebie i oszukujesz innych. Więc jeżeli nie masz progresu finansowego, to znaczy, że jakby ta wiedza, którą gdzieś tam zdobywasz, czytasz i i rozwijasz się według ciebie, tak naprawdę ona nic nie wnosi do twojego życia. Znaczy, może wnosić, tak? Jesteś mądrzejszy, no ale bycie mądrym i spłukanym chyba raczej nie jest Twoim celem. Więc dobrze jest mieć coś, co będzie ci podpowiadało, czy naprawdę robisz postępy. I w mojej opinii najważniejszym takim wskaźnikiem są twoje zyski. Nie obroty, nie przychody, tylko właśnie zyski, bo możesz rozwieść swoją firmę, możesz zatrudniać coraz więcej ludzi, ale to będzie na przykład powodowało, że masz coraz mniej czasu, masz coraz więcej stresu i masz tyle samo na przykład pieniędzy, albo troszkę więcej masz tego zysku, nieproporcjonalnie do tego, ile zepsułeś sobie w życiu przez to, że zatrudniłeś na przykład więcej osób i na przykład sobie z tym nie radzisz. Więc to są takie bardzo ważne rzeczy, które warto sobie przemyśleć i warto być skoncentrowanym na tych celach. Dlaczego akurat cele finansowe? Dlatego, że po pierwsze one są mierzalne. Tutaj się nie oszukasz, tutaj sobie nie powiesz, przeczytałem więcej książek w tamtym roku, jestem bogatszy emocjonalnie, jestem bogatszy uczuciowo, jestem mądrzejszy. Okej, okay. jak to sprawdzimy, że jesteś mądrzejszy? Może zrobimy sobie test na inteligencję? Dobra, może zrobić ci testy z tych książek, które przeczytałeś, tylko jaki to ma sens? Co z tego, że jesteś mądrzejszy, jeżeli nie zarabiasz więcej? I to jest dla mnie bardzo ważny wyznacznik, czyli ja sobie to wyobrażam tak, że jeżeli sobie weźmiesz Excela, nawet sobie spiszesz swoich pitów, no bo to jakby jest ostatecznie to, co ci zostanie w twojej kieszeni i sobie porównasz ilość jakby inwestycji w wiedzę, ilość kupionych i przeczytanych książek, a jeżeli te słupki w ogóle nie drgnęły od 10 lat, to naprawdę nie jest dobrze. Ktoś Cię wkręca. Wiem, że to może być bolesne, możesz się teraz na mnie obrazić. Może być taka reakcja, biorę to na klatę, ale ja uwielbiam ludziom mówić prawdę, bo tylko taka, znaczy prawdę, no to też jest dyskusyjne, ale uwielbiam powiedzieć ludziom, że się oszukują bardzo często, bo wiem, że tylko to może Ci pomóc, się obudzić. Jeżeli nie masz czegoś, do czego się porównujesz, nie możesz sobie zobaczyć, co się działo rok temu, co się dzieje w tym roku, czy masz progres, no to jest to problematyczne, bo możesz do wieku 80 lat cały czas się oszukiwać, że. Się rozwijasz, a tak naprawdę nie przekłada się to na twoje zyski. Jeżeli dasz więcej wartości, czy jeżeli dasz sobie więcej wartości, więcej się wyedukujesz, więcej przeczytasz, jesteś mądrzejszy, no to masz większą wartość na rynku. I naszą wartość, niestety albo stety, ona jest przeliczana w złotówkach no może ktoś zarabia w innej walucie, ale ona jest zawsze na końcu wyliczana finansowo. Kolejna rzecz, osoba, która potrafi zarabiać większe pieniądze, to jest też osoba, która wypracowała w sobie pewność siebie. To jest osoba, która miała odwagę. A odwaga jest no, bardzo ważnym elementem w prowadzeniu firmy, biznesu. I jest to osoba, która miała odwagę powiedzieć: "Super, mam wartość, podnoszę swoją cenę, wypracowałem swoją wartość, wiem więcej niż inni, potrafię więcej niż inni, wniosę do twojej firmy więcej wartości i dlatego jestem droższy". I o ile ci ludzie Będą za to płacili, odniosłeś sukces, jeżeli chodzi oczywiście o kwestie finansowe. Możesz oczywiście sobie powiedzieć, Mirku, ja w to nie wchodzę, dla mnie najważniejszy jest powiedzmy sam rozwój osobisty, ilość przeczytanych książek. Okej, okay, to może być Twój wybór. Tylko pytanie, czy jakby sytuacja twoja życiowa się zmienia przez to, że jesteś mądrzejszy i gdzieś tam sobie to liczysz na zasadzie ilości przeczytanych książek. Czy zmieniło to Twoją sytuację życiową na lepsze? Czy lepiej się czujesz, czy lepiej ci się żyje, czy czujesz większy komfort w swoim życiu? Czy po prostu czujesz się bardziej spełniony? Mnie też bardzo motywuje to, że zarabianie większych pieniędzy z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, jest dla mnie też takim elementem, że ja wiem, że wykorzystuję maksymalnie swój potencjał. I nie chcę po prostu być, mówiąc brzydko, frajerem, bo osoba, która jest coraz mądrzejsza, coraz lepsza w tym, co robi, a ktoś na przykład wykorzystuje tę sytuację i pozostawia twoje dochody na tym samym poziomie. To naprawdę jest to problematyczne. To znaczy, że ty nie masz odwagi, nie masz tej pewności siebie, tej ikry w życiu, żeby powiedzieć komuś: Słuchaj, ja chcę więcej. Czy masz własną firmę, czy pracujesz u kogoś? Warto cały czas gdzieś mieć to na uwadze, no bo to jest twoja wartość. To jest twoja ciężka praca, którą włożyłeś, no i ona będzie przeliczana na końcu na pieniądze. To jest jedna z rzeczy, która mi pomaga w efektywności. Bo po prostu zadaję sobie pytanie, czy tą godzinę, którą gdzieś tam włożę, czy ona będzie miała sens finansowy? A sens finansowy u mnie się przekłada też na, na to, że mi się lepiej żyje. Nie mówię to jakieś tam zabawki i tak dalej, ale daje mi to większy komfort, ale z drugiej strony też większe pieniądze dają mi więcej wolnego czasu, bo stać mnie na to, że wiele rzeczy może się dziać automatycznie, tak? mogę kogoś zatrudnić, czyli mam więcej czasu i tu nie chodzi o same pieniądze, chodzi też o styl zarabiania pieniędzy i chodzi o takie zarabianie coraz większych pieniędzy, gdzie uwalnia to coraz więcej tej Twojej wolności, Twojego wolnego czasu. I to jest też dla mnie ważne. No i kolejna rzecz. Jeżeli sobie wyliczysz tą wartość godziny Twojego czasu pracy, czyli każdy z nas powinien mieć wyliczoną godzinę, ile jest warta godzina Twojego czasu pracy. Weź sobie wszystkie swoje dochody, na przykład z tego roku, podziel sobie przez wszystkie dni robocze przez godzinę, ile pracujesz średnio w ciągu dnia, i wtedy wyliczysz sobie swoją godzinę czasu pracy. To mi bardzo pomaga, bo jeżeli ja wiem, że na przykład na webinarze, który trwa dwie godziny, jestem w stanie sprzedać za 80, czasami 100 tysięcy złotych, czasami oczywiście za 20 tysięcy, bo nie zawsze jest to idealnie, tylko powiedzmy 80, 100, czasami jest 20 tysięcy, ale i tak są to ponadprzeciętne wyniki finansowe, więc jeżeli nawet wezmę ten najgorszy moment, jeżeli powiedzmy, nie wiem, słabo się sprzedaje na tym webinarze, no to jeżeli to jest te 20 tysięcy przychodu w ciągu dwóch godzin, wiadomo, że to nie jest tak, że przez 24 godziny prowadzę webinar, ale powiedzmy, jeżeli sobie wyliczę, że ta godzina mojego czasu pracy to jest 20 tysięcy. Czyli jakiś klient mówi Mirku, czy ty byś mi dał konsultację chcę się z Tobą spotkać na Zoomie? No i teraz ja mam wybór, że mógłbym sobie zrobić teraz webinar albo siedzieć z klientem i z nim pracować. No i jeżeli ja wiem, że godzina czasu mojego czasu pracy jest warta, powiedzmy, 20 tysięcy, no niech będzie nawet te 10 tysięcy, to jeżeli ja mu powiem godzina mojej konsultacji to jest 500 zł, no to niestety nie ma tu większego sensu. Dlaczego mam poświęcać tę godzinę i za tak naprawdę ułamek tej kwoty, którą mogę wypracować gdzie indziej, więc lepiej jest nie pracować. Oczywiście czasem wezmę taką propozycję, jeżeli będzie mi to pasowało, dlatego że często taka konsultacja jest też dla mnie jakąś wartością, ale też nie biorę tego za dużo. To są takie incydenty żeby po prostu nie wypaść z rynku, żeby też mieć kontakt z klientami, ale jakby nie jest to, to jest jakiś ułamek mojego biznesu, mojej działalności, czyli robienie konsultacji. Wielu marketerów nie robi w ogóle konsultacji, bo po prostu im to nie jest finansowo potrzebne. Dla mnie jest to też potrzebne w tym tej kwestii, że ja wtedy łączę się z klientami i jakby mogę wiele rzeczy wychwycić. Czasami mam jakieś super fajne pomysły na kurs, bo tylko w rozmowie jeden na jeden to, to wydobędę, ale gdy wiem, ile jest warta godzina mojego czasu pracy, to o wiele łatwiej mi się na coś decydować, albo nie. I wtedy, jeżeli wchodzisz na taki poziom, że na przykład zarabiasz pieniądze w sposób praktycznie automatyczny, albo masz jakieś tantiemy, powiedzmy z książek, albo masz automatyczne pieniądze z twoich kursów, które powiedzmy gdzieś tam w tle się sprzedają, no to wtedy nie potrzebujesz już pracować, sprzedawać swojego czasu, i ewentualnie robisz to tylko dlatego, że akurat w tym momencie chcesz to zrobić, chcesz, nie chcesz wypaść z rynku. Ale nie musisz tego robić. To jest bardzo ważne. Jeżeli już wiesz, ile jest warta godzina Twojego czasu pracy, to wtedy łatwiej ci się podejmuje decyzję, łatwiej ci się mówi tak, a jeszcze łatwiej mówi ci się nie. Więc też bierz to pod uwagę. Ale jeżeli tego nie wyliczysz i nie masz tej świadomości, ile jest warta godzina Twojego czasu pracy, to będziesz znów do 80, tyrał za pół darmo, bo nigdy nie wiesz, jaką cenę powiedzieć, bo nie wiesz, czy o, ta cena ma progres. I teraz, jeżeli to jest kolejna tragedia, jeżeli dużo czytasz, rozwijasz się, uczysz się nowych informacji, uczysz się nowych kompetencji, jesteś coraz lepszy w tym, co robisz, no to jest to kolejna tragedia, bo jeżeli ciągle bierzesz tyle samo za tą swoją pracę, no to ty się rozwijasz, ale twoja psychika, to, że się boisz, że się nie cenisz, że ktoś ci w dzieciństwie nawkładał czegoś do głowy, że jesteś mało małowartościowy albo małowartościowa. Ciągle cię okrada, więc nie okradaj siebie. Kiedyś usłyszałem taką fajną kwestię, że jeżeli udajesz, że pracujesz, jeżeli nie potrafisz powiedzieć takiej właściwej ceny, nie masz tej odwagi, nie masz tej pewności siebie, to okradasz swoją rodzinę, tak? No bo jeżeli tak się skupisz na tym, no to pracujesz dla siebie, dla swojej rodziny, chcesz dla nich jak najlepiej. No i teraz, jeżeli nie potrafisz zarobić pieniędzy i jakby nie to, że nie potrafisz, że nie potrafisz się docenić, no to wtedy no jest jakiś w tym problem, bo wszystko tkwi w twojej głowie. Więc no musisz się tego nauczyć, musisz zdobyć tą pewność siebie. Gdybym ci miał coś podpowiadać, jeżeli chodzi o pewność siebie i mówienie wyższych kwot, no to najważniejsza kwestia jest to, że musisz jakby uświadomić sobie po pierwsze swoje sukcesy. Czyli zadaj sobie pytanie, dlaczego naprawdę jesteś dobry, dlaczego ktoś miałby zapłacić więcej, a po drugie, po prostu musisz się odważyć, możesz to przećwiczyć, możesz po prostu odpuścić sobie, czyli na zasadzie nie zależy mi na tym kliencie, więc walnę jakąś dużą cenę i bardzo często się okaże, że ta duża cena bardziej robi wrażenie na klientach niż ta niższa i jeszcze będziesz miał więcej tego typu klientów. Więc czasami rzucenie takiej wyższej kwoty zobaczysz, że ona spowoduje, że że to nie będzie problem dla tej drugiej strony, i ta druga strona spokojnie ci za to zapłaci, tylko dlatego, że to Tobie się wydawało, że to jest drogo. Więc testuj to. Trzecia kwestia to jest. Stała koncentracja na celach. Ja to często powtarzam, że tak naprawdę wiele osób nie robi czegoś źle. Jeżeli ktoś mówi: Mirku, moje konto na Instagramie, na TikToku nie rośnie, robię prawie to samo co ty, już to robię tydzień, ale mi to tak nie wychodzi, jak wychodzi tobie, na przykład, albo tam komuś innemu. Więc tutaj kwestia nie jest taka, że ktoś robi coś źle. Oczywiście można wiele rzeczy poprawić, ale prawdopodobnie wiele osób po prostu robi to za krótko nie robi to na takiej intensywności albo zbyt szybko się te osoby poddają, więc. Tak naprawdę problemem nie jest to, że coś robisz źle, tylko masz słomiany zapał i zbyt często z czegoś rezygnowałeś. Czyli jeżeli ja coś robię przez 13 lat w kółko, chodzi o prowadzenie firmy w internecie, więc w kółko robię to samo, tylko się zmienia format. Kiedyś dużo pisałem na blogu, później więcej nagrywałem na YouTubie długich filmów, a teraz nagrywam krótkie filmiki, więc w sumie robię to samo. Daję treści, moim odbiorcom to ich do mnie przyciąga, a później im to. Czy znaczy coś innego sprzedaje wyższą wersję w postaci książek, kursów, czy na przykład usług naszej agencji social media. Więc w kółko robię to samo od 13 lat. Większość osób, którym nie wychodzi, to nie jest tak, że są mniej inteligentni, w większości są bardziej inteligentni, mają wyższe IQ i tak dalej. Tylko problem ich jest taki, że zbyt szybko się poddają. Zbyt szybko poddają się swojemu mózgowi, bo mózg nasz działa tak. Że on woli zaczynać, on nie lubi nudy i nie lubi w kółko powtarzać, on nie lubi 13 lat robić w kółko tego samego praktycznie bo jest to dla niego anormalne, więc mózg nie wspiera cię w byciu konsekwentnym i skoncentrowanym. Dlatego sukces osiągają ludzie nienormalni, w tym kontekście, że normalne dla mózgu jest to, że się ciągle rozpraszasz i większość ludzi właśnie to robi. Ciągle zaczyna nowe rzeczy, nowe projekty, wchodzi w nowe biznesy, bo się za szybko nudzi starymi. Ja w tym momencie nagrałem 1600 już chyba TikToków na różne tematy. Dzisiaj nagrałem ich 5, 6. Dzisiaj nagrałem 6 TikToków. I tak, co najmniej od 6 lat codziennie po kilka. Czasami trzy, czasami jeden, ale w większości jest kilka TikTok. Więc robię w kółko to samo. Czy myślisz, że mój mózg mówi wow, super! Dziś znów nagramy kolejnego TikToka 1700 któregoś. No nie, mój mózg właśnie mi podpowiada coś innego, może coś dłuższego, może jakiś inny temat. To już nas znudziło, że on właśnie tak funkcjonuje, że ciągle chce czegoś nowego. A ja właśnie chcę mieć efekty. A efekty biorą się z powtarzania w kółko tych samych rzeczy. Jeżeli zauważysz jakieś osoby, które odniosły sukces czy na TikToku, czy właśnie na YouTubie, czy mają na przykład coś na Instagramie, to zauważ, że to nie jest tak, że one co roku zajmują się czymś innym. One w kółko siedzą w, praktycznie w tym samym temacie. Oczywiście jest wiele na przykład instagramerek, które wypadły z rynku, dlatego że dały się oszukać swojemu mózgowi, który powiedział, że zajmijmy się czymś innym, bo to już nas znudziło, mówią o wypaleniu i tak dalej. Jeżeli ktoś wierzy w ten bullshit, to tak, ale ja w to nie wierzę, bo to jest po prostu fatamorgana, złudzenie mojego mózgu, który nie jest nauczony i ewolucyjnie nie jest przyzwyczajony do powtarzania w kółko tych samych czynności. Dopiero Ktoś, kto to złamie, czyli nauczy się powtarzać w kółko nudne czynności, dopiero te osoby osiągną sukces. Stephen King, jak się go zapytano, jak on pracuje, powiedział, że 365 dni w roku robi w kółko to samo. Czyta 3 godziny, 3 godziny pisze i później no, ma tam jakiś, powiedzmy, wolny czas. Więc w kółko co najmniej 3 godziny czyta, co najmniej 3 godziny Pisze. I tak w kółko, w kółko, w kółko. Ktoś z boku myśli, ma niesamowicie ciekawe życie. No tak, to on to lubi, ale robi w kółko to samo. Więc gdy on siedzi nad swoim biurkiem i znów pisze, no to pewnie sobie myśli: Kurde, nie robi nic ciekawego. A większość ludzi, gdy go widzi, albo o nim myśli, to myśli sobie, że jego życie po prostu jest to są wieczne fajerwerki, wylewy dopaminy i ciągła jakaś wena. No nie, jest to rzemieślnik, jak każdy, kto osiąga w życiu sukces, więc musisz być rzemieślnikiem. Czyli koncentracja na celu, i uważam, że kolejnym wielkim problemem wielu osób to jest to, że zbyt mocno się rozpraszają. Jedną z moich technik, która mi pomaga, to jest to, że mam swoje cele życiowe, zawodowe, one są ze sobą powiązane, na przykład na kolejne 3 lata, i sobie po prostu siadam, nie, nie zawsze jest to rano, ale staram się. Każdego dnia przepisać te cele, żeby cały czas wiedzieć. Kurczę, Mirku, do czego ty dążysz, gdzie ty idziesz. Nawet oczywiście w ciągu dnia też ciągle będzie różne rzeczy, będą różne rzeczy, które będą mnie odciągały od głównego celu. I to nie jest tak, że jak ja już mam tą świadomość i już osiągnąłem ileś tam w życiu, to że mi to przychodzi z łatwością. Nie, nie ma praktycznie różnicy. Ja cały czas jestem rozproszony jak każdy człowiek, tylko jakby moją różnicą jest to, że daję sobie splaska w twarz tak oczywiście w przenośni i mówię, chłopie, bierz się. Za to, co masz robić, nie rozpraszaj się. Ja częściej słyszę w, swoim, w swojej głowie: Nie rozpraszaj się, niż: Super, idziemy we właściwym kierunku. Myślę, że 99 razy słyszę: Nie rozpraszaj się, wracaj na właściwy tor, nie zajmuj się pierdołami, nie odbieraj tego telefonu, skasuj ten numer, wywal to, to ci nic nie da, mów częściej nie. To ja muszę cały czas nad tym pracować. A nie nad tym, że ja ciągle wow, jest perfekcyjnie, cały czas idę właściwą ścieżką. Po prostu moja różnica jest taka, że ja częściej, jakby sobie tu mówię, i wiem, że to jest właściwa droga. Czyli koncentruję się na tym, co w tym momencie robię. Jeżeli mam siedmiodniowe wyzwanie, i to jest mój cel, bo mam jakiś cel finansowy, na przykład wygenerowanie pół miliona przychodów w miesiąc. To nawet jeżeli do mnie zadzwoni prezydent, Pan Bóg, Joe Biden, czy ktokolwiek inny, miałbym od nich telefon, to ja bym powiedział: Nie rozmawiam teraz, bo jestem skoncentrowany na czymś innym. Nie ma tu żadnej filozofii zbyt głębokiej, czyli skoncentruj się na tym, co masz robić, i jak szaleniec, musisz wygryźć sobie ten czas i ten czas na koncentrację. Czy rodzina, znajomi, otoczenie, social media, telewizja i inne rzeczy, czy one cię będą w tym wspierały? No, pewnie, że nie. Każdy będzie chciał od ciebie czegoś, swojej uwagi, będzie ci mówił, że co ty tam tak naprawdę robisz? Przecież ty siedzisz tylko przed laptopem, to sobie później to zrobisz. Są ważniejsze rzeczy, jakieś tam, no i ktoś tutaj mówi o jakichś pierdołach, które w ogóle nie mają żadnego wpływu, więc to jest walka bokserska. Ty gryziesz tych ludzi, to otoczenie, i musisz sobie wygryźć ten czas. No to powiesz, Mirko, przysz. No, trzeba pomagać innym, trzeba robić coś tam, jest tyle rzeczy w życiu do zrobienia, obowiązki i tak dalej. No, i to jest właśnie ta cena, którą musisz zapłacić. Albo jesteś sprzątaczką, super mamą, super i trochę jeszcze marketerem internetowym, autorem książek. No, nie da się tak zrobić. Albo się koncentrujesz na tym, że chcesz być najlepszym autorem książek, najlepszym marketingowcem, najbogatszym właścicielem firmy w Twojej branży, albo chcesz być wszystkim po trochu. Chcesz każdemu zrobić dobrze, każdemu powiedzieć, jestem. Jestem też super tatą, jestem super mamą, jestem super kucharzem, jestem super sprzątaczką, jestem super wszystkim, super synem i tak dalej. I jeszcze jestem do tego super przedsiębiorcą. No niestety, musisz coś wybrać. Tutaj płacisz rachunek za to, że dokonałeś wyboru i będziesz w tej swojej samotności siedział, pisał, nagrywał, tworzył to, co, w sobie, co sobie gdzieś tam, w co sobie uwierzyłeś. I w którymś momencie może osiągniesz ten efekt. Nie ma żadnej pewności, że ci się to uda. Ja się tego nauczyłem jeszcze w dzieciństwie. Znaczy tam, tam Miałem 15-16 lat, to, to były pierwsze takie próby, gdzie to rozumiałem, że jeżeli coś chcę osiągnąć, to muszę się w tym całkowicie zatracić. I to nie jest normalne, bo normalni ludzie na przykład nie grają na gitarze 12 godzin dziennie. To było anormalne. Każdy mówił, że zwariowałem. Większość muzyków, których wtedy czytałem ich biografię, na przykład Ingwi Malmsteen, to byli ludzie, o których myślano, że coś im się stało z głowami. W szkole mówiono, że nic z nich nie będzie, bo chyba coś się stało, są, nie do końca są normalni, bo nikt nie siedzi w domu i nie gra na gitarze, gdy inni grają w piłkę i podrywają dziewczyny. To jest jakaś cena, którą zapłacisz za ewentualny sukces, bo tu nie ma żadnej pewności, więc dlatego większość ludzi nic wielkiego w życiu nie osiągnie bo nie są w stanie zapłacić tego rachunku, nie są w stanie wielu rzeczy poświęcić. Więc totalna koncentracja. Przykładem jest to, że ktoś chce napisać książkę, więc musisz się skoncentrować i musisz po prostu to zrobić kosztem wielu rzeczy. Czy to będzie czas wolny, czy to będzie koszt tego, że nie spotkasz się ze znajomymi. I są pewne rzeczy, z których ja nie rezygnuję i to jest dla mnie ważne, bo na przykład moje zdrowie jest ważne, hmm. więc na przykład nie rezygnuję z treningu. Więc idę wtedy na trening i jak nawet mam czy pisać książkę, czy mam cokolwiek zrobić, to trening jest dla mnie bardzo ważny, bo on mnie w tym wszystkim wspiera. Oczywiście rodzina i tak dalej też, tylko, nie, tylko ja tutaj mówię o kwestiach, że to musi mieć jakby pewne proporcje, czyli odpowiednie proporcje. I wiadomo, że czasami musisz zapłacić czasem, który mógłbyś poświęcić rodzinie, no tym, że będziesz siedział, pisał książkę, po to, żeby później mieć więcej tego czasu dla siebie i dla innych. Ale z drugiej strony uważam, że osoba, która jest zrealizowana, spełniona, osiągnęła swoje cele, ma tą wyższą pewność siebie też może dużo dać wtedy rodzinie. Osoba, która jest nieszczęśliwa, sfrustrowana, wkurzona całe życie na to, że zarabia mniej niż by mogła, bo jest takim super, mega talentem i mądrą osobą, albo nikt jej nie docenia, więc osoba sfrustrowana, co z tego, że ona będzie spędzała czas z rodziną, jak będzie nadal sfrustrowana, więc czasami się po prostu płaci jakąś cenę, to też nie chodzi o to, że masz całkowicie się w czymś zatracać, znaczy w sumie możesz, bo jeżeli to będzie twoja decyzja, to ja do tego nic nie mam, gdzieś jest ta harmonia, tylko chodzi o to, że ta harmonia, życie prywatne но I życie zawodowe, czasami po prostu więcej pracujesz, a czasami więcej przebywasz z rodziną. Tak to funkcjonuje. Czyli gdy mam napisać książkę, wiadomo, że będę siadał na tyłku i będę pisał, na przykład po 8 czy 10 godzin dziennie, żeby ją skończyć, żeby później sobie w nagrodę spędzić czas z rodziną. Więc u mnie bardziej to tak wygląda. Nie jest to jakieś takie szaleństwo, ale wiem, że były momenty w moim życiu, gdzie musiałem pracować po 17 godzin dziennie i, i to przez jakiś tam dłuższy, powiedzmy, okres, dlatego, że o coś grałem w życiu, coś chciałem osiągnąć i oczywiście nikt, nie mówił super, nikt nie mówił, że jest fajnie, tylko większość ludzi mówiło, że i tak ci to nie wyjdzie, to jest śmieszne, ośmieszasz się. No i większość osób się z tego śmiało. No i po prostu udało mi się to osiągnąć, pomimo tego, nawet chyba mnie to trochę motywowało, to, że inni we mnie nie wierzyli wtedy. I to jest dla mnie ta siła. Czyli podsumowując, koncentracja na celu, musisz cały czas skręcać sobie to głowę, w którym kierunku ja idę, jaki mam cel, co ja chcę osiągnąć i wygryźć ze świata, z otoczenia ten czas, Tą koncentrację, ten spokój. Znaczy, to nie musi być spokój, możesz i w niespokoju pracować, ale musisz wygryźć ten konkretny, skoncentrowany czas na to, że robisz to, co naprawdę dać jakiś kamień milowy, coś, co przeniesie Cię na wyższy poziom, na przykład napisanie książki, czy założenie firmy, czy nagranie kursu. Znaczy to, że będziesz siedział na przykład tworzył sklep internetowy. Jeżeli Twoim planem jest stworzenie jakiejś aplikacji, no to jest to, że będziesz siedział, jadł zimną pizzę i będziesz programował przez ileś tam czasu, zdobywał klientów i będziesz pracował praktycznie pracując po 17 godzin dziennie, dlatego, że sobie coś zaplanowałeś. No i teraz jeszcze podsumuję Ci w tym czwartym punkcie, jakie w moim przypadku są takie Trzy główne obszary, trzy główne cele, na których się koncentruję, czyli do czego dążę. Oczywiście mam cele takie typowe, nie? że chcę gdzieś tam sobie coś kupić, zrobić, przeżyć i tak dalej, ale trzy takie główne obszary, które, nad którymi cały czas pracuję, to po pierwsze jest to, żeby zwiększać zyski. Nie dlatego, że jestem chciwy, może nawet jestem, sam tego nie wiem, jakby nie biorę tego pod uwagę w kontekście chciwości, tylko ja sobie to tłumaczę tak. Jeżeli uczę przedsiębiorców, jak robić biznes, jak robić social media, to moim celem jest na przykład mieć ten milion osób na Instagramie, bo to jest, jak ja sobie zawsze porównuję do trenera osobistego, że trener osobisty, jakby z etyki swojego zawodu, jeżeli kogoś czegoś uczy, pokazuje, to on ma być takim, to on ma być takim chodzącym przykładem, efektem, do którego ludzie dążą. Czyli ja mam swój taki trener osobisty ma swoim ciałem, swoim wyglądem. Świecić przykładem, no bo jest liderem, ludzie chcą za nim iść i chcą, żeby jego ciało, to jak wygląda, było najlepszą jego wizytówką. I tak samo ja, ja chcę, żeby to, co mi się uda osiągnąć, moje social media, czy moje przychody, zyski, to jest właśnie moja wizytówka. Czyli hej, ja cię uczę, bo ja umiem zrobić to i to. Umiem zarobić tyle i tyle pieniędzy, choć cię nauczę. I to jest dla mnie ważne. Wydaje mi się to nieuczciwe, że osoby, które nie mają efektów finansowych, uczą cię jak robić biznes. To tak jakby ktoś, kto nigdy nie grał w piłkę, nigdy nie osiągnął, nie trzymał żadnego pucharu w dłoni, mówił, hej, ja zostanę waszym trenerem, zobędziemy mistrzostwo. Nie jakoś mi się to nie klei kupy, więc najpierw trzeba osiągnąć coś, żeby móc innych uczyć, żeby szli za tobą, żebyś mógł dzielić się twoim doświadczeniem. Jeżeli chcesz uczyć ludzi, jak wchodzić na ośmiotysięczniki, to tam wejdź, coś tam sobie odmruś, przeżyj to wszystko, umrzyj prawie z braku tlenu, miej te doświadczenia i wtedy wróć do tych ludzi i ucz ich no, w oparciu o swoje doświadczenie. Czy moje doświadczenie to jest wszystko? No nie. Każdy będzie inaczej wchodził na ten 8000. i każdy będzie inaczej prowadził firmę i każdy ma różne doświadczenia. Ale jest to niesamowity skarb, jeżeli ktoś ma te doświadczenia... I może Ci powiedzieć, hej, opowiem Ci na podstawie moich doświadczeń. Nie wiem wszystkiego, ale dzielę się doświadczeniami. I to jest właśnie ta wartość. Więc u mnie to zwiększanie zysków jest pewnym celem, jest właśnie tą wizytówką, do której dążę, czy zwiększanie liczby osób na Instagramie, TikToku, osiągnanie pewnych efektów po to, żeby uczyć innych. Plus oczywiście zawsze jest ta wartość dodana tego wszystkiego, że fajniej mieć więcej pieniędzy niż mniej. Do tego jeszcze bardzo mi zależy na tym, żeby zwiększanie dochodów. Nie szło w parze z pozbywaniem się czasu. Ja chcę odwrotnie działać. Czyli chcę zarabiać coraz więcej i mieć więcej wolnego czasu, więcej tego wyboru. No i trzecia rzecz to jest budowanie cały czas swojego nazwiska. Więc na przykład, napisanie książki, wydanie kolejnej książki, nie jest finansowo w porównaniu ze sprzedażą kursów, wiedzy, coachingów, szkoleń i tak dalej. To nie jest coś super intratnego. Ale to jest jeden z moich takich celów związanych z moją ambicją, a także związanych z moim biznesem. Bo im silniejsze nazwisko, bo wiesz, każdy może powiedzieć hej, jestem super skuteczny, hej, jestem świetnym marketingowcem, osiągam dużo w życiu, choć cię nauczę. No ale dowód, jeżeli trzymasz w dłoniach jedną, trzy, pięć książek, no to nie musisz już dużo mówić. tak? Jeżeli pokazujesz efekty finansowe twojej firmy, no to też nie musisz dużo mówić, bo efekt po prostu mówi za ciebie. Więc, też budując nazwisko, buduję to na efektach, na tym, co udaje mi się osiągnąć. Więc, też jakby cały czas biorę pod uwagę, że najpierw pracuję dla siebie, na swoje nazwisko, później ewentualnie robię konsultacje klientowi. Byłbym, źle bym się czuł, gdybym na przykład w ciągu dnia przeprowadził trzy konsultacje, zarobił jakieś tam pieniądze. Ale na przykład nie miałbym już siły i bym tego nie zrobił, żebym nie nagrał czegoś, jakiegoś wideo, nie stworzyłbym jakiegoś śladu węglowego z mojej marki osobistej tym akurat dniu, więc codziennie muszę robić coś, co będzie wzmacniało moją markę osobistą. No ale powiesz sobie, czy to musi być codziennie? No nie musi. Tylko problem jest taki, że jak sobie powiesz, to nie musi być codziennie, no, to twój mózg zrozumiał, że to nie musi być w ogóle praktycznie. Jak nie musi być codziennie, to sobie dajmy jeszcze dwa dni wolnego. Słuchaj, nic się nie stało, zrobiliśmy sobie dwa dni wolnego i zaobserwuj, że na przykład w naszej branży marketingowej są marketingowcy, którzy coś tam robili i tak sobie odpuścili, że teraz zniknęli z rynku, budzą się tam raz na rok czy na pół roku, wysyłają jakąś ofertę i gdzieś dalej się chowają, bo stracili po prostu tą systematyczność. Więc jeżeli jesteś fryzjerem i przestajesz strzyc, wychodzisz z obiegu, jeżeli jesteś muzykiem i przestajesz grać, wypadasz z obiegu, niestety tak to działa. Więc jeżeli masz coś robić, to rób to albo codziennie, albo nie rób tego wcale. Chyba, że po prostu chcesz mieć mega przeciętne wyniki, to rób jak wszyscy, którzy są przeciętni, a większość ludzi Zadaj sobie pytanie. Większość ludzi jest po prostu przeciętnych w tym, co robią, a chyba nie po to się urodziłeś, jesteś na tym świecie i co odpowiesz sobie w wieku 80 lat? Jest, zrealizowałem mój cel. Byłem po prostu przeciętny w tym, co robię. No nie, większość ludzi chce być najlepszym w tym, co robi, więc albo grasz o całą stawkę, albo lepiej już tego nie robić. Piąta rzecz bardzo ważna to jest to, że z czasem nauczyłem się, że większą siłą jest mówienie nie. Niż tak. To jest taka ultra-asertywność, czyli nauczenie się tego, że rezygnowanie z kolejnych współprac jakichś tam super mega biznesów, wspólnych projektów, nawet zaproszeń do jakiegoś, nie wiem, wywiadu. Wywiad jeszcze jest ok, bo sobie pojadę i będzie to budowało i moją markę, i tej osoby, z którą gdzieś tam, która ze mną na przykład przeprowadziła wywiad, ale przykładowo, czasami są jakieś projekty, no. Na przykład, panie Mirku, czy pan by przeprowadził dwa dni szkolenia, znaczy dwa dni wykładów na naszej uczelni? No to super, no to będzie fajne, bo to będzie dla mojego nazwiska, Mirosław Skwarek, wykładał na uczelni. No i się zgadzasz. I później się okazuje, że tak, trzeba jakiś tam CV, trzeba jakieś dokumenty zebrać. To na przykład jest przekładane, przez dwa lata jest termin przekładany, czyli ty też już sobie przekładasz i już tracisz. Do tego jest jakiś stres, bo ciągle nie jest ci to potrzebne, zaczyna ci to wkurzać. A gdzieś tam ktoś na przykład zmienia cały czas terminy. Później czy pan może przy prezentację, a czy możemy się umówić, bo to będzie na jakimś tam narzędziu i musimy pana przeszkolić. I z, tej, z tych takich ośmiu godzin, które miały być tam 16, robi się dwa lata takiego głupiego stresu niepotrzebnego. Więc z czasem oczywiście się nauczyłem, że częściej trzeba mówić nie niż tak, bo każde tak zawsze, zawsze wystawi ci swój rachunek. I im się więcej zaplączysz w te różne, różne projekty. Oczywiście, jeżeli nie masz w życiu celu, nie, nie wziąłeś na klatę swojego życia, to wiadomo, że się często zgadzasz na tam różne projekty, pomocy, a to pomogę temu, a to tam temu, no bo przecież mówiono, że jak będziesz pomagał innym, to będzie fajnie. No, Ja jestem też za tym, żeby pomagać, i pomagam wielu przedsiębiorcom, tylko problem jest z tym, że często takie pomaganie i łapanie 70 strok za ogon jest wynikiem tego, że ty się boisz wziąć odpowiedzialność za tą jedną decyzję, że stawiam na ten konkretnie projekt. Wymyślam sobie, że nagram w tym roku kurs, może na przykład może być to projekt, że będę raz w tygodniu nagrywał albo nagrywała podcast, albo pięć rolek dziennie. I jeżeli to ogłosisz to Twój mózg powie Boże, ile pracy. Nie, 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 to tego nigdzie nie ogłaszaj. I jeszcze podkładajmy na później. Zobacz, tam koleżanka chce, żebyś jej pomogła w jakimś jej butiku. O tak, 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 lecimy, nie? Zgodzimy się. No przecież mama mi od dziecka mówiła w szkole, w kościele, pomaga innym. No i rezygnujesz ze swojego celu. I tak możesz znów do osiemdziesiątki, bo pomaganie innym, czy jakieś tam wejście w jakiś kolejny super mega projekt. Powoduje, że się rozpraszasz i wtedy mówisz, no nie mam czasu, bo w tyle rzeczy się zaangażowałem, albo zaangażowałem. No okej. Okay. Jest to kolejna wymówka, która pozwoliła ci oddalić branie na siebie odpowiedzialności za sukces i za porażkę tego od czego uciekasz, jakiegoś projektu, no co tam sobie wymyślisz, czy to będzie firma, czy to będzie nagrywanie podcastu, czy napisanie książki, czy nagranie kursu. Jeżeli tego w tym momencie nie zrobiłeś, ani nie zrobiłaś, no to znaczy, że coś jest nie tak, że boisz się brać na klatę, albo nie potrzebujesz tak tego dodatkowych pieniędzy, tam realizacji innych celów, dzięki którym na przykład, które mógłbyś albo mogłabyś zrealizować na przykład dzięki nagraniu kursów. Szósta rzecz bardzo ważna to jest to, że żeby być bardziej wydajnym, bardziej efektywnym, oprócz tego, że musisz mieć ten cel, żeby wyrzucać rzeczy nieefektywne, znać wartość swojej godziny, czasu pracy, robić tylko te rzeczy, które przybliżają Cię do celu, to jeszcze kolejna rzecz to jest to, żeby zacząć i nauczyć się płacić innym, czyli po prostu dzielenie się pieniędzmi z innym. W moim przypadku to są pracownicy. Na przykład ja mógłbym prowadzić social media moim klientom, czyli wziąć jeszcze na głowę to, że oprócz tego, że nagrywam kursy, piszę książki, no to mógłbym, nie wiem, pisać posty moim klientom, robić Widzimy grafiki, mógłbym, oczywiście, ale wiem, że to by mnie nie rozwinęło. Że w którymś momencie bym się zablokował, nie miałbym czasu ani budować marki osobiste, ani nagrywać kursów, ani robić webinarów, albo byłbym mega przepracowany, więc wolę zatrudnić kogoś, kto po prostu zrobi to w moim imieniu. Jeżeli to są rzeczy takie gdzieś tam, nie wiem, montaż jakiegoś wideo, podcasty montuję sobie sam, dlatego że nagranie podcastu, wysłanie go komuś, kto go zmontuje, czekanie na to, że on to zmontuje. To jest około 48 godzin, a tak, zrobię sobie to w godzinkę, więc nie jest to jakieś tam dla mnie problematyczne, ale już wideo wysyłam często do montażu. Zlecanie innym, dzielenie się pieniędzmi jest takim sposobem na to, że ty robisz to, w czym jesteś najlepszy, albo najlepsze. Czyli jeżeli kojarzysz płacenie pracownikom, płacenie innym za wykonanie jakiejś pracy, jako właśnie płacenie, czyli tracenie pieniędzy, no to nigdy. Przenigdy pra prawdopodobnie w większości przypadków twoja firma nie będzie no, rosła, bo w którymś momencie się zapychasz, już więcej nie możesz zrobić. Oczywiście są wyjątki, są jednoosobowe działalności, takie marki osobiste, które właśnie raz na rok zrobią sobie jakiś kurs i te osoby spokojnie mogą sobie same ogarnąć swój biznes. Nie ma w tym jak najbardziej nic złego, nawet jest dużo pozytywów i jak najbardziej pełen szacun. Więc w przypadku takiej marki jednoosobowej, marki osobistej. Jak najbardziej coś takiego ma sens. No ale jeżeli chcesz już iść wyżej i rozwijać swój biznes, no to płacenie komuś, nawet taka jednoosobowa marka osobista, gdyby zatrudniała kogoś, kto jej pomoże, jako taki asystent czy asystentka, zawsze to będzie dawało przewagę, bo wtedy się skupiasz tylko na tym, Czym jesteś najlepszy? Siódma rzecz, która mnie bardzo dużo nauczyła i też dorastałem do niej przez wiele lat, na przykład CrossFit mi dużo tutaj oświadomił, dosyć intensywne ćwiczenia, uświadomiły mi, co się dzieje też w biznesie. Ciekawa sprawa, bo jakby dzięki właśnie ćwiczeniom na crossfitie, podnoszeniu jakiś te ciężarów, tego, że tam przeważnie jest taki moment, gdzie czujesz, że prawie już umierasz, że jesteś tak niesamowicie zmęczony, wypluwasz, powiedzmy, swoje płuca. I to mnie nauczyło tego, że jest to potężny jakiś tam ból, więc ja się konfrontuję z bólem i z tym dyskomfortem, żeby później czuć tą satysfakcję. I to mi tak jakby pokazało, że ten sport jest pewnym takim symbolem tego, co się dzieje w biznesie, bo w biznesie też wiele rzeczy jest nieprzyjemnych. Połowa albo nawet więcej tych momentów w biznesie jest dyskomfortowych. Prosty przykład. Mamy Akademię Social Media, gdzie osoba sobie kupuje dostęp, np. za złotówkę albo za 380 zł na tam chyba 4 miesiące i później może zrezygnować. Czyli ktoś kupuje za złotówkę, żeby sobie przetestować i później jest 169 zł miesięcznie. No i teraz wiadomo, że jakiś procent tych osób napisze nie, rezygnuje, dziękuję. Więc jest to odrzucenie. I teraz jeżeli Twoja psychika jest za słaba i nie jesteś w stanie wytrzymać na przykład dziennie 10 razy, gdy ktoś Ci napisze, rezygnuje, nie potrzebuje tego i tak dalej, no to wymienkasz, zaczynasz czymś się za bardzo przejmować i zaczynasz myśleć sobie, że jesteś do niczego. No i właśnie dlatego trzeba mieć tą silną głowę i dlatego trzeba ćwiczyć te sytuacje dyskomfortowe, to odrzucenie klienta, żeby właśnie zyskiwać, bo dzięki temu, że wiele osób mnie odrzuci, zostaje jakaś grupa osób, które płacą i są z tego zadowolone. Więc skupiam się bardziej na tych, którzy zostaną, niż na tych, którzy powiedzą nie, ale musiałem się nauczyć, że codziennie będę słyszał odmowę. Jeżeli prowadzisz biznes, to właśnie na tym to polega, że codziennie ponosisz porażki, codziennie otrzymujesz odmowy. Jeżeli na przykład chodzi o hejt, no to wiadomo, że im bardziej, im zbuduję większą rozpoznawalność, większe zasięgi, tym więcej osób zacznie bardzo agresywnie mnie traktować, dlatego, że ludzie nie wybaczą ci jednej rzeczy, nie wybaczą ci sukcesu. I jak ostatnio gdzieś tam sobie czytałem jakieś komentarze u Nikoli, u mamy ginekolog, no to tam jakieś panie jej zarzucały, że ona jest w Ediolanie, no i tak było trochę takiego hejtu i właśnie pomyślałem sobie na takie wtedy myślenie, że jakby Jedyną winą mamy ginekolog jest to, że osiągnęła sukces. Więc tu nie musisz tu bardzo nie trzeba się starać, wystarczy, że coś ci wyjdzie. I jakaś część ludzi, którzy, dla których jesteś takim symbolem, że oni mogliby też, tak, ale tego nie zrobili, więc jesteś jakby taką etykietą, jakbyś miał koszulkę, hej, zobacz, nie wyszło ci w życiu, a mi wyszło. No i ludzie tak to traktują i dlatego cię atakują, bo no, przypominasz im o tym, że są leniami śmierdzącymi, nie chce im się e, za szybko się poddali albo nie radzą sobie na przykład właśnie z tym, że boją się hejtu. A ty sobie z tym poradziłeś, więc będą cię atakowali. No i teraz, jeżeli nie masz tej twardej psychiki, nie jesteś, nie wystawiasz się na to, że cię będą opluwać, że będą niezadowoleni, że będą cię odmawiali. Po prostu przedsiębiorca to jest osoba w większości przypadków, która częściej niż inni dostaje prosto w twarz, zostaje opluta, to jest osoba, która częściej poniesie porażkę i częściej powiedzą, że tego nie chcą, że proszę nie dzwonić, albo macie gówniany produkt i tak dalej. I właśnie to jest ta siła, dlatego ja na przykład lubię przebywać z przedsiębiorcami, którzy mają efekty finansowe. Nie mówię o marzycielach albo przedsiębiorcach, którym nie wychodzi, bo oni jeszcze tego poziomu nie mają. Bo nie zawsze się boją porażki, boją się wychylić, boją się nagrywać przed kamerą, bo, bo się ciągle czegoś boją. A uwielbiam przebywać z przedsiębiorcami, którzy mają na wszystko już wywalone. Bo ja wiem po kilku słowach z taką osobą, po jej mowie ciała, po tym, że przeważnie jest osobą już pozytywną, bo tyle dostała pocisków w życiu, że ona całkowicie się uodporniła, więc też chodzi o to, że porażki uodparniają cię na ten lęk przed porażką i wtedy idziesz jak burza. Dla mnie porażka, dla mnie ktoś, kto napisze, że coś mu nie pasowało, dla mnie każdy zwrot jest po prostu czymś normalnym. To, to nie powoduje, że psuje mi ta osoba cały dzień. I do tego też musisz dojrzeć. I tego się, nie, tego się nie weźmie z książek ani z mojego podcastu, tylko musisz na swojej klacie, na swojej ekspozycji swojej osoby, swojego ciała, swojego umysłu, Przeżyć to wszystko, co ludzie mogą na ciebie napisać, jak mogą cię opluć, i dopóki się nie, nie uodpornisz. To każdy cios będzie cię powalał i będziesz leżał na tych deskach, więc musisz się odkrywać na ciosy, tak jak bokser, który musi dostać wielokrotnie po twarzy, żeby być dobrym bokserem, żeby się przyzwyczaić do tego bólu. I dlatego ludzie sukcesu bardzo często biegają, ćwiczą jakieś ekstremalne sporty, ćwiczą boks, ćwiczą walkę, tam gdzie jest ekspozycja na ból, na przykład crossfit czy bieganie, jest właśnie taką dyscypliną, gdzie czujesz w tym momencie naprawdę potężny ból, czujesz, że już nie dasz rady, że może zaraz zejdziesz. I mi się zawsze wtedy przypomina to, że jak tutaj dam radę, to później jakieś tam, nie wiem, rzeczy związane z biznesem, z porażką, z tym, że coś nie wyjdzie, że ktoś cię skrytykuje czy zhejtuje, no to już jest pikuś. Żeby być twardym, trzeba się uodpornić, trzeba mieć tą szczepionkę właśnie na hejt, na odmowę i tak dalej, na porażki. Więc. Nie możesz od tego uciekać. Większość osób dlatego nie założy firmy, dlatego szybko się bodna, bo unikają konfrontacji, unikają zderzenia się z tym właśnie tłumem, który krzyczy zlinczować go. I ty masz tam pójść, mieć rozdartą koszulę, pokazać klatę i mają na ciebie pluć, mają cię atakować i jeżeli to przeżyjesz, to kolejny dzień już będzie bardzo prosty, bo jesteś do tego przyzwyczajony. Jeżeli w to nie wierzysz, no to znaczy, że jeszcze się nie wyeksponowałeś na te ciosy. Po prostu. Więc im częściej to, tego doświadczysz, im częściej ci powiedzą nie, im częściej cię skrytykują, tym jesteś lepszym przedsiębiorcą. I plus jest taki, że po jakimś czasie naprawdę bardzo mocno się odparniasz. I potem poznasz przedsiębiorcę, że to jest osoba już zawsze uśmiechnięta na jakimś tam poziomie, bo tyle dostała już ciosów z różnych, różnych miejsc, tyle rozwiązała problemów, że jakby ten spokój wynika z tego, że wie, że z tym też sobie poradzi. No i ostatnia kwestia to jest właśnie to, że zmiany dokonuje się przez Zmianę sytuacji, zmianę otoczenia, rzucenie się właśnie na głęboką wodę. Czyli powiedzenie sobie, czy powiedzenie innym, że już wystartowałeś, założenie firmy, wykupienie tej domeny, zrobienie jakiegoś ruchu, który będzie już bez odwrotu, zainwestowanie jakieś pieniędzy, rzucanie pracy, powiedzenie szefowi, że odchodzę i mam tutaj wypowiedzenie umowy. To jest właśnie coś, co zaczyna się, potem się już zaczyna prawdziwa zmiana. Ogłoszenie tego, że zaczynasz robić webinary, włożenie w reklamę 2000, 10 tysięcy złotych, zaryzykowanie pieniędzy jest już powiedzeniem biorę to na klatę, zaczynam wchodzić w rzeczy, których się boję. Czy będziesz się tego bał albo bała? Tak przecież Ci o tym powiedziałem, że to jest konfrontacja ze strachem. Jeżeli sobie zadasz pytanie czego się boisz w życiu i te rzeczy właśnie zrobisz, to to da Ci postęp. Bo rzeczy, których się nie boisz, które już opanowałeś albo opanowałaś, z którymi sobie świetnie radzisz, które są u Ciebie komfortowe, one już Cię nie rozwijają. To już jest dla Ciebie norma. To tak jakby ktoś chodził na siłownię i podnosił taki ciężar, którego w ogóle nie czuje. No to go nie rozwija, to nie buduje jego mięśni. Ale podnosząc tylko takie ciężary, które są dla Ciebie trudne, rozwijasz sobie mięśnie. I teraz, jeżeli byś tak przeniósł te, to porównanie na właśnie swoje życie, na swój biznes, no to tylko podnoszenie takich problemów, które są dla Ciebie ciężkie, powodują, że stajesz się lepszym, Mocniejszym, silniejszym przedsiębiorcą. Wierzę, że te osiem takich porad, które mi bardzo pomagają, takich bardziej to było, były kwestie związane z mindsetem, z ustawieniem głowy sobie do tego wszystkiego, to one mi powodują i pomagają w tym, że jestem bardziej wydajny i nie skupiam się na pierdołach, tylko robię to, co mi przynosi najlepsze efekty, a są one mierzone w efektach finansowych, no bo jeżeli tu się nie zgadza to ja nawet nie chcę, żeby się w innych rzeczach zgadzało. Ja, dla mnie to nie kręci, że ktoś mówi: Mirku, ty jesteś taki mądry, inteligentny. Jest to miłe. Ale gdybym był mądry, inteligentny i biedny, czułbym po prostu, że coś zrobiłem nie tak, że nie wykorzystałem swojego potencjału, bo jeżeli jestem mądry, jeżeli daję ludziom wartość jeżeli mam dużo serduszek pod moimi postami i nie potrafię tego zmonetyzować, wykorzystać tej mojej szansy, to znaczy, że jestem po prostu frajerem, coś zrobiłem nie tak. Sorry za słownictwo, ale tak to mniej więcej funkcjonuje. Więc też zadaj sobie pytanie, czy wykorzystujesz w 100% swój potencjał. Jeżeli nie, to po prostu walnij w stół, naostrz te swoje zęby i masz być jak dziki zwierz od dzisiaj. I po prostu idź w świat, tam gdzie się boisz, tam gdzie widzisz ścianę, gdzie widzisz opór. To po prostu gryź te ściany, atakuj i idź do przodu. Zawalcz o swoje i weź odpowiedzialność za swoje życie, za jego kształt, za to jak ono wygląda. I po prostu weź to wszystko na klatę i weź odpowiedzialność za to, jak wygląda Twój dzień, jak się czujesz. Jeżeli kurza Cię to. Frustruje cię to, że nie masz czasu spokojnie zjeść, że nie masz czasu dla rodziny, że ciągle jesteś w jakiejś pracy, której nie lubisz, to są wszystko Twoje decyzje. No i teraz to odmień i zawalcz o swoje. Nie jest to łatwe, nie mówię, że to się stanie w tydzień, będzie się to działo prawdopodobnie w samotności przez czasami wiele lat, ale od razu Ci mówię, że warto. To był podcast internetowy sprzedawców z tej strony Mirosław Skwarek. Dziękuję Ci za uwagę. No i słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu w kolejny poniedziałek o 7.15. Tradycyjnie będzie mi miło, jak napiszesz do mnie na Instagramie, znajdziesz mnie Mirosław Skwarek. Napisz do mnie na Instagramie: Hej Mirku, posłuchałam Twojego, czy posłuchałam Twojego podcastu. Podobało mi się, nie podobało mi się. Mówiliśmy dzisiaj o odmowie. Napisz, co Ci tam leży na wątrobie i po prostu do mnie napisz, żebym nie mówił do laptopa, do pustego mikrofonu, tylko żebym wiedział, że tam po drugiej stronie są prawdziwe. Dziwi realnie ludzie, którym jest potrzebne to, co mówię. Dziękuję Ci i do usłyszenia w kolejnym odcinku.